Oto ślubna fotografia rodziców. A to owoc ich miłości, czyli ja. Tu jeszcze na długo przed wydarzeniami, które zamierzam opowiedzieć. Kiedy myślę o swoim ojcu, czuję się jak bohater filmu Pociągi pod specjalnym nadzorem, którego dziadek hipnotyzował niemieckie czołgi wkraczające do Pragi. Tu reklamuje się jako człowiek magnes, a tu jako hipnotyzer. Oto ojciec jako egzorcysta i samuraj. Pewnego dnia w mojej rodzinie stał się cud. Odkąd pamiętam, ojciec był rencistą. Okaz zdrowia, były zapaśnik i bokser. Od czasu do czasu odkrywał przede mną tajniki tych dyscyplin. Ojciec rzadko bywał w domu. Mówił, że jak dorosnę, to zrozumiem. Wracał w nocy, zawsze niezapowiedzianie. Wtedy dawał poznać, że brakuje mu treningów zapaśniczych. Przestań mu skoczyć, słyszysz? To wiedziu. Jesteście świnie! Kurwiacie mi, kurwiacie! Synku, to przecież zabawa. My żartujemy. Zabawa? Tak, to robimy dla śmiechu. Co się tam dzieje? Cisza w bloku! Chodź, Smarku. Co to za słownictwo? To ty go tego nauczyłeś. Ojciec od zawsze czuł wewnętrzne posłannictwo. Głównym jego wrogiem była wiedźma, czyli moja matka. On był egzorcystą, zwalczającym zło przy użyciu radykalnych środków. Jego tajny plan polegał na wysłaniu matki do wariatkowa. Nigdy mu się to nie udało, był jednak bardzo blisko. Wszystko było w porządku, dopóki ten kamień się nie zmienił. Miałem około 12 lat. Ojciec jak zwykle wrócił z podróży. Faktycznie był trochę inny niż zazwyczaj. Rozpromieniony i figlarny. Stałem się innym człowiekiem. Otrzymałem od Boga dar. Siłę, która pozwala mi leczyć ludzi. To cud. Zdarzyło się to podczas wczasów w Krynicy. Pewnego wieczoru w całym mieście wysiadł prąd. Tej właśnie nocy tatę nawiedziła tajemnicza postać. Wyszła ze ściany i w nadnaturalny sposób przekazała mu moc. Niczym rycerz Jedi. Ojciec postanowił zgłębić wiedzę w temacie hipnozy, radiestezji i wschodnich praktyk medytacyjnych. Wkrótce odkrył swoje poprzednie wcielenia, w których był kapłanem starożytnym Egipcie, szamanem w Ameryce Południowej oraz japońskim samurajem. Na pożytek znajomych i lokalnych mediów zaczął się reklamować jako człowiek magnes. Oto atrakcja wieczoru! Syn człowieka magnesa! Oczywiście, że za ojca było mi głupio. Pocieszałem się myślą, że synowie peruwiańskich szamanów przebierających się za kobiety też byli wyśmiewani przez współplemieńców.
Ojciec coraz częściej znikał z domu. Teraz wyjeżdżał oficjalnie jako misjonarz. Na wszystkich tournée zastanawiało mnie, czy to przypadek, czy też ojciec specjalizuje się w chorobach kobiecych. Co pan robi? Czuję takie ciepło, mrowienie. Czuję takie ciepło, mrowienie. Czy mogę zaprosić koleżankę na paczkę paluszków? Tato, ale w tym pociągu nie ma paluszków. Moce uzdrowicielskie ojca omijały nasze rodzinne gniazdko. Jeszcze intensywniejsze wyjazdy i manifestacyjne obnoszenie się z babami zaostrzyły konflikty w domu. Kasiu, poznajesz pana? Synku, zamknij drzwi po przeciągu. Jednak raz wydarzyło się coś, czego do dzisiaj nie mogę wytłumaczyć. Ojciec zapowiedział, że pokaże mi zmartwychwstanie. Zdążyliśmy. Stój tu i patrz. Cała jestem jakoś niespokojna. A nóżki nie bolą? A właściwie nie wiem. No, zadzieram kiecę. Już nóżki leczą. To jedna z ostatnich scen, jaką pamiętam z mojego dzieciństwa z ojcem. Pamięta mnie pan? Lekarze mówili, że w ogóle nie będzie chodził. Niech pana Bóg wynagrodzi. Pogadamy w domu. Przecież byłem grzeczny. Zamknij się, bo dostaniesz papę. Co tak wcześnie? Przyjdziesz pasek. Byłem grzeczny. Zaraz porozmawiamy. Pasek przygotowany? Nie bij go, przecież miałeś straczkę. To przez niego! Tak mnie wkurzył. Przynieś pasek! Kara musi być. W tak zwanym międzyczasie zacząłem dojrzewać. Ojciec podejrzewał mnie o satanizm. Kiedy jego środki perswazji nie skutkowały, zaczął składać na mnie donosy na policję.